Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w sali judo. Jest to nasz nowy obiekt, spełnienie marzeń. Judo wywodzi się z Japonii. Tłumacząc z języka japońskiego, jest to łagodna droga do zwinności. Strój, który mam na sobie, nazywa się judoga. W tych strojach ćwiczymy, jest dość mocny. Dlaczego? Dwóch zawodników, łapiąc uchwyt, kumikate, wykonując wiele technik, tak naprawdę musi przewrócić przeciwnika na plecy. Tu chciałem przedstawić Państwu zdjęcia z naszej wyprawy do Japonii, dokładnie do Tokio. Trenowaliśmy w klubie Matsumae. Jest to zaprzyjaźniony klub. Tam przez 3 tygodnie z naszą trójką zawodników braliśmy udział w treningach i w zwiedzaniu no, tych takich ważnych miejsc, na przykład jak Kodokan, pierwsza szkoła judo. Stopnie w judo wyglądają następująco. Zaczynając od samego początku, pas biały, czyli 6 kyu, i to podstawowe zasady, czyli historia, ta sztuka miękkiego upadania. Pozdrawiam telewizów telewizji Imperium i w naszym ukłonie żegnam się z Państwem. Rei!